Bożena Czarnota, marzenie o lokach. Kiedy smok jest nie w humorze, lubi puszczać bańki złote, w wannie leżeć w ciepłej wodzie, tyle, ile ma ochotę. Gdy wygrzeje grubą skórę, suszy brzuch, leżąc na grzbiecie, myśli, mógłbym mieć fryzurę, a tu masz. Mam łuski przecież. Wprawdzie w czarni farbowane, a grzbiet zieleń ma ognistą. Skąd wziąć włosy? To pytanie muszę zadać i to szybko. Wiem, że ani głowa w lokach nic nie szkodzi, że są rude. Odda chyba części dla smoka. Smok to smok, a nie ohydek. Ania miała dziwną minę. Zechce dać, czy też nie zechce? Loki dać? Toż ja z nich słynę. Powiem, że ich oddać nie chcę. Ania w mig zmieniła zdanie. Smok błagalnym patrzył wzrokiem. Ucichł. W oczach miał pytanie. Niech tam. Dam mu włosów trochę. Czytał Bogdan Tmowski. Patronite łączy autorów z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję. Nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a patroni – bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych. Wspierajcie Bogdana.